Witam kolegów hodowców. Sezon lotowy się skończył. Dzisiaj pierwsza wolna niedziela. Tydzień temu trwał lot z Halle. Ciężki, tragiczny. Koledzy tam prosili o podsumowanie lotu. Włożyłem 35 gołąbków. Niestety nie ma połowy gołąbków w domu. 20 gołąbków mi brakuje. Przykra sprawa. Takich strat jeszcze dawno nie poniosłem. Lot był ciężki. Te co gołąbki przyleciały, to fajne gołąbki przyleciały. Ten pierwszy zrobił piąty konkurs. Te co dolatywały czy przyleciały, to miały co po trzy konkursy. Także wróciły dobre gołębie. Straty duże. Niemniej jednak i tak mam jeszcze nadwyżkę gołębi. Nie w ten sposób chciałem robić selekcję, ale i tak jeszcze jest sporo gołąbków nadwyżki. Teraz jakby sezon zamknięty, poprzenosiłem je do gołębników, to i tak cele są pełne, gołębnik i tak pęka w szwach, a nie ma co ukrywać, byłoby mniej gołąbków, byłoby mniej pracy. Także mimo tragicznego lotu, którego nie jestem zadowolony, to jakby krzywdy on mi nie zrobił. No i teraz co? Zaczyna się nowy sezon. I szykujemy się do nowego sezonu, także też to trochę pokażę. Zaczynamy dbać o gołąbki młode, już powysyłałem. Nie mam jeszcze rozdzielonych gołębi. U mnie gołębie są razem, ale będę chciał je porozdzielać najbliższych, może jeszcze nie teraz, ale tydzień, dwa tygodnie rozdzielę. A teraz idziemy szykować im karmę i będziemy tu szykować karmę dla gołąbków. Także dzisiaj to co zostało po lotach będziemy skarmiać. To ma jakieś karmy, które mi pozostawały, że to zmieszam, żeby po kawałku we worku nie było. Już. Mamy. Dodamy do tego dodatki. Co tu mamy? Lecytynę. Trochę lecytyny. I oleju czosnkowego. Fajnie pachnie, Paulina? Śmierdzi? Fajny zapach. Ja lubię czosnku. Co? Ja lubię czosnku. Nie lubisz czosnku? Ja lubię czosnek bardzo. Czekaj, żeby łyżką pomieszamy. Gdzie jest łyżka? No i dobrze, muszę cała tym kleić. Ci będzie ręce kleić, nie rób tak. No dobra, trochę czysto worek. Fuj. No i przecież. Paulina miesza. To jeszcze wsypiemy. Mieszaj ostro. Pomogę ci. Dobra. Nie musisz. Nie musisz, bo... Ładnie pachnie. Trzymaj. Pomożesz mi? Trzymaj to. Dobra. A gdzie mam dać łyżkę? Daj mi łyżkę. Łyżka mi się przyda, bo tu im podamy. Co to mamy, szwabel? Jakiś chyba kwiat siarczany to jest. Ja to przyniosłem. O, ja nie wiem ile się tego daje. Ale damy im tego trochę. Dobra. Taki co tu jest? Tak, tego im damy, rozmieszam. A co to jest? Takie na pióra, wiesz? Dobra rzecz. Ze żółte coś. Żółty proszek na pióra. My damy troszkę drożdży naszych rzeczy. Drożdży? Mhm.
A ty te drożdże kupiłeś? No czy, tak, kupiłem. Czy zrobiłeś? Kupiłem. No. A reszta z tego dymi. Kurzy się, no. Całe wiadro namieszamy karmy. Jedną porcję mamy. Dobra, posypujemy dalej. Jeszcze dosypam. Mogę teraz ja pomieszać? Możesz, tego nie wiem. A ty podaję. Podtrzymaj kamerę. A czekaj, jeszcze nie dałem tych. Gdzie ja mam to? Olej. Ja chciałam to pomieszać. To zaraz pomieszasz. Dodamy. O, co to jest za ble coś? To jest lecytynka, wiesz? Mogę ja to pomieszać? Możesz tego nie mieszać? Tak, tylko nasypię wszystko. Łyżką. Dobra. Tego trochę witaminy. Gdzie mamy witaminki? Tu mamy trochę witaminek jeszcze. Mają. Dobra. Wszystko co po lotach zostało wykorzystujemy. Dobrze, masz mieszać. Łyżką oczywiście. To teraz rozpiszemy. Wow, co to jest? Ja chcę to mieszać. Chcę tego skuszyć też. Dobry, tu ręką się przymieszam. Tak. A teraz włożę rękę głęboko. Tu się mieszy cały. O. Teraz włożę rękę. Podam rękę na głowę jak trafię. Dlaczego ty łyżka ukradłeś z domu? Do gołębi. Kupiłem do gołębi. Nie? Nie wziąłeś? Wziąłem, no. Oddam mamie już. A tyle jedna jest do gołębi, to nie? Jedna jest do gołębi, nie? Gołębie też muszą z tego się. Tak, dokładnie. To mnie z łyżki nie jedzą, ale... Chula. Dlaczego my mamy całe takie popuszkowane ręce? To jest od tych proszków, wiesz? Tak. No, a jeszcze tu dołożę czegoś. Co to jest za witaminka? To jest zakwaszacz, wiesz? Że ich to kwasi? Tak, żeby były... Kwaśliwe. Zdrowe. Świtkie mam ręce. Z tego. Z tego dwa, czegoś. Dwa. Trzy. Cztery. Druga rzecz. Teraz im damy witaminę. Jaką? No, nie ma już witaminy. Skończyła się.
skończyła, ale ta woda barwowa, kolorkowa jest. Taka żółta trochę, granatowa, może nie granatowa, ale kolorowa. Jeszcze mam soczek? Witamina. A, wygląda jak sok. Albo jak żółtko gołębia. Ojejku, teraz to jest bardzo żółte. Ta woda. Idę dać gołębią karmkę. Tu ma chyba jakaś jajuszka. Pisklaczki, jeden nie żyje. Tata, tu jeden pisklak nie żyje. Główianka? Jaki to ma kolor? Rozpakowane. No i przygotowaną karmę. Tu sobie weźmiemy dla gołąbków. Dobra, do tego przydziału tyle wystarczy.